Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam na vloga, mam dzień wolny i w sumie jestem naładowana pozytywną energią, bo wróciliśmy wczoraj z urlopu. Jak śledzicie mnie na Instagramie, to tam była relacja. No jest też zapisana, gdyby ktoś tam chciał zobaczyć. A dzisiaj mam taki dzień wolny, organizacyjny po przyjeździe. Co prawda był to taki dłuższy weekend od czwartku, ale tego było mi potrzeba. I teraz co? Maluję się, więc stwierdziłam, że biorę kamerę, włączam. Najpierw muszę nałożyć sobie pomadkę taką nawilżającą, bo czuję, że no, sporo tych suchych skórek się pojawiło. Ja używam tej żółtej z Basic Lab. Ona mi się naprawdę super sprawdza i już mam jej końcóweczkę, więc będę musiała kupić. Nie wiem jak ta niebieska, bo wiem, że jest jeszcze właśnie taka, natomiast ta żółta rewelacja. Krem z ochroną przeciwsłoneczną nałożony, podkład też, teraz będę pudrować. Mam tutaj z Claresy taki puder Blur, on jest transparentny, fajnie się sprawdza. I teraz będę używać bronzer z Revolution i to jest Mega Bronzer 01 Cool. Powiem Wam, że wzięłam kosmetyki do makijażu na wyjazd, ale z moją przyjaciółką stwierdziłyśmy, że totalny chill, nie malujemy się i to była naprawdę dobra decyzja, więc je przywiozłam z powrotem. Teraz aż mi dziwnie w makijażu, w sensie no jak najbardziej pozytywnie, bo ja lubię być wymalowana, czuję się wtedy dużo lepiej. No ale jednak jest różnica, jak te kilka dni makijażu na twarzy nie było. Następnie nakładać będę róż, on jest z Clinique. Rozwaliło mi się opakowanie. Bardzo go lubię. Powiem Wam, szok. Nie ta osoba. Po prostu nie ta osoba. Jeszcze zwłaszcza, że mnie tak tutaj troszkę wysypało. Tak zejść nie może. To tym bardziej, jak tego tak nie widać z podkładem, jest mi lepiej. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to mój ukochany z Paese. Natomiast mi się troszkę rozwalił, bo spadł i przez to czasem przesadzam z jego ilością, bo się pokruszył. No ale może nie będzie tak źle. Przeczesuję też rzęsy i brwi, tylko je tutaj będę sobie uzupełniać oczywiście. Ja to robię przy pomocy cienia właśnie do brwi z Golden Rose i to jest 102. Też mi szybka wyleciała, bo naprawdę długo mam ten cień, więc nie muszę go otwierać, tylko po prostu, wiecie, bezpośrednio sobie tutaj nakładam produkt. No i makijaż gotowy. Powiem Wam, że zajęło mi to 10 minut, bo widzę tutaj na kamerze, jak mam cały czas włączoną. Oczywiście Wam to trochę skrócę, ale od razu czuję się zdecydowanie lepiej. Teraz idę zrobić śniadanko. Piję sobie tutaj jeszcze wodę z cytryną. Walczę z tym piciem wody, bo powiem Wam, że jak jest już taka jesień, to nie za bardzo chce się takie zimne pić, no ale cóż zrobić. Herbata też wlatuje mimo wszystko w dużej ilości, ale jednak ta woda jest istotna. Pokażę Wam tutaj jeszcze dres, jaki udało mi się dorwać na Vinted z PLN Lala. Spodnie razem z bluzą i naprawdę zapłaciłam za to grosze, biorąc pod uwagę, ile normalnie kiedyś sama bluza kosztowała, chyba około, nie wiem, 250, ja tak mniej więcej dawałam. A spodnie dresowe chyba około 300 albo nawet ponad, mam czarne i bardzo chciałam mieć jeszcze inny komplet. Też dorwałam czarną bluzę na Vinted za grosze do kompletu właśnie tych czarnych, a tutaj udało mi się cały komplecik kupić. Wiadomo, że te dresy też już nie są w sprzedaży, więc no, dosyć dawno były, także no, nie jest to nówka sztuka, ale naprawdę stan jest rewelacyjny i super wyglądają. Co prawda ten model spodni jest troszkę inny niż ja mam te czarne, bo bardziej dopasowany, ale mimo to wydaje mi się, że cały zestaw naprawdę super wygląda i nawet do pracy będę mogła sobie spokojnie pozwolić na to, żeby go ubrać, bo mam takie opory, żeby iść do pracy w dresach, a jednak byłoby mi wygodniej.
Ten naprawdę wygląda na tyle elegancko, schludnie, że spokojnie będę mogła w nim pracować. No i mega, mega się cieszę, że właśnie udało mi się dorwać. Jeżeli szukacie jakichś starych modeli z PLN Lala, które Wam się podobały albo coś potrzebujecie do kompletu, to ja polecam Vinted, bo tak jak mówię, udało mi się dorwać czarną bluzę do tamtych dresów z tej serii Kiss My Ass i też widziałam szare komplety, więc ja teraz jestem na etapie kompletowania właśnie sobie takich zestawów, bo jest to naprawdę na jesień, zimę mega wygodne, a wydaje mi się, że właśnie jak mamy fajnie górę pasującą z dołem, to to wygląda no po prostu mega fajnie. Damiśka, zostaw ten ogon. Zostaw ogon. Nie gryziemy, a idziemy na ogóreczka. Zawsze jak robię śniadanie dla siebie, to Dawi ma pokrojonego ogóreczka i bardzo lubi zresztą nie tylko ogórki, ale marchewkę. I tak ją uczę właśnie, żeby jadła warzywa, owoce, a dopiero kiedyś coś jeszcze innego. Ja już jestem pod galerią, ale jest jeszcze zamknięta, więc sobie muszę troszkę poczekać, natomiast nie pada mi całe szczęście, ale się zmachałam. Jednak stwierdziłam, że idę dołem, bo tam jest przejście do spożywczego, a ja potrzebuję do bankomatu, więc prawie sobie tędy wejdę. No i będę czekać, aż otworzą Pepko, bo w sumie głównie tam się wybieram. Ja już jestem z powrotem i powiem Wam, że zmachałam się, jak nie wiem, bo niby jest chłodno, ale jak się idzie, to jest tak gorąco. I Pepko. W sumie kupiłam tylko takie 30 mat do sikania dla Dawi. Tutaj zahaczyłam też o sklep zoologiczny i wzięłam karmę. Na zakupy takie spożywcze większe pojadę po południu, bo przez weekend, tak jak mówiłam, nas nie było, a Kuba zawsze robi je w sobotę, więc no ja dzisiaj skoczę, ale po drodze kupiłam sobie buraki, koncentrat barszczu, czosnek i będę robić barszcz. O, wiem czego nie kupiłam, jogurtu greckiego, ale co najwyżej skoczę już tutaj do sklepu obok i będę robić barszcz taki zabielany z ziemniakami. To sobie na obiad, a później jeszcze wieczorem, jak wrócę z zakupów, będę robić zupę ogórkową, bo tak na kolację też lubimy zjeść właśnie coś takiej wodnistej postaci, więc no dzisiaj dwie zupy do zrobienia przede mną, ale najpierw zabiorę się za tą, jeszcze sprawdzę, czy nie mam przypadkiem jogurtu, czy mam naturalny, ale bardziej grecki jednak byłby lepszy, żeby wiecie, się nie ściął. Zazwyczaj właśnie takiego do zupy używamy zamiast śmietany. No nic, zobaczymy. Właśnie kurier przywiózł mi nowy blender, Blendy Go 3. Jak mnie śledzicie na kanale, to wielokrotnie we vlogach Wam pokazywałam, że używam go. My mamy Blendy Go 2 i już test jego był u mnie na kanale. Od tamtego momentu uważam, że jest to no jeden z lepszych sprzętów, ze względu na to, że naprawdę tutaj zrezygnowaliśmy już z tego naszego Russell Hobbsa na rzecz właśnie tego bezprzewodowego. Jest to mega wygodne, bo no, w każdym miejscu w kuchni możemy sobie robić, co tam potrzebujemy. A jak na przykład mieliśmy tego Russella, no to trzeba, wiadomo, w jednym miejscu. No różne są zalety, więc spodziewajcie się testu tego Blendy Go 3 i porównania też z Blendy Go 2. Tutaj akurat mam w kolorze beżowym, piękny. Będzie idealnie pasować. Mamy tutaj dodatki drewna, jest biała kuchnia, więc taki beżyk, no to super. Pokażę Wam tak na szybciocha, ale więcej opowiem Wam właśnie w tym teście. No i tak on się prezentuje, jest na pewno większy od swojego poprzednika, no ale tak jak mówię, porównanie z testem Wam na kanał
zrobię. Spodziewajcie się pewnie zaraz po tym filmie. Tutaj w zestawie macie jeszcze kabelek. Dobra, ja już buraki pokroiłam. Tutaj niby w przepisie jest 400 gram. Ja dałam jakby podwójną porcję, bo lubię sobie tak, wiecie, po prostu coś pogryźć w trakcie jedzenia. A one są wtedy takie fajne, chrupkie. I co? Teraz daję do gotowania na 25 minut, no i później będą kolejne kroki. Wzięła mnie Wena też na ogarnięcie zdjęć na Vinted. Co prawda, no więcej bym tych ciuchów wynalazła, ale szczerze powiedziawszy nie chcę mi się grzebać tam w łóżku, bo mam pochowane. Natomiast to, co w głowie mi się działo i muszę się tego pozbyć, to zestaw dresowy z Pepco. Mamy bluzę i spodnie. Ja robiłam zdjęcia tak, żeby było widać, jak to leży na mnie, więc zapraszam Was na Vinted, zostawię link w opisie. I naprawdę jest mega milutki. To jest nówka sztuka, ja ani razu go nie nosiłam, tak naprawdę kupiłam i leżał. Czasem tak jest, no niestety. Tutaj też mam jedne spodnie dresowe z PLN Lala, po prostu krój mi nie do końca pasuje. I to nie są te, które Wam pokazywałam rano, że kupiłam sobie cały komplet. Tamte były ze złotym kisem, ale ogólnie chodzi o model spodni, po prostu te są troszkę inne. Będą też do sprzedania jedne paperbagi z Zary. One też były mało co noszone, jednak ten kolor nie do końca mi pasuje. Ja mam w rozmiarze 32, noszę takie czarne i jasno niebieskie, uwielbiam je, ale właśnie w tym kolorze no nie do końca się czuję, więc będę je sprzedawać. Może je 2-3 razy miałam na sobie, więc też w ogóle nie zniszczone, stan idealny. I kurtka bomberka, więc takie w sumie fajne jesienne rzeczy. Zaraz będę to wrzucać na Vinted. No i tak jak mówię, zostawię Wam linka, zapraszam, może coś komuś się spodoba. Chyba, że akurat jakoś tak będzie, że do tego czasu, jak ten vlog się pojawi, to wszystko uda mi się sprzedać, ale wątpię, bo to tak szybko się nie odbywa, więc zapraszam. Jak już tak dzisiaj mam Wenę na nagrywanie i sięgam cały czas po tą kamerę, to polecę Wam super książkę, mianowicie jest to Czuła przewodniczka, kobieca droga do siebie. Ja jeszcze jej całej nie przeczytałam, ale na wyjeździe zaczęłam i jestem po prostu pozytywnie, znaczy, czy pozytywnie zaskoczona? No nie jestem zaskoczona, bo ona miała naprawdę bardzo dużo dobrych opinii, ale no bardzo fajnie mi się ją czytało, nadal czyta, bo właśnie dzisiaj planuję kontynuować. Wciąga, po prostu ja bardzo się w niej odnajduję. Akurat no w tych kwestiach nie do końca fajnych, w sensie no dla innych fajnych, ale przez to człowiek traktuje na przykład źle siebie. No ja jestem niestety w tej grupie, że wszystkim chciałabym dookoła dobrze, a o sobie to na końcu. Natomiast taka książka też uświadamia, że no, to nie jest za fajne i trzeba coś z tym zrobić, coś zmienić. Także naprawdę mega, mega Wam polecam. I tak jak mówię, dzisiaj na pewno sobie wieczorem usiądę i będę czytać, bo pojadę na zakupy, ogarnę wszystko i będę sobie tutaj leżeć z herbatką, mam taką nadzieję. Taki był ogólnie plan na dzisiejszy dzień, żeby odpoczywać po urlopie. Wiecie, tak zawsze taki jeden dzień potrzebny jest, jak się wróci, żeby ogarnąć życie. Mimo, że to nie był nie wiadomo jak długi urlop, ale jednak. Natomiast jakoś mam dzisiaj tyle energii takiej do zrobienia wielu rzeczy, które gdzieś tam mi zalegały. Pewnie dlatego, że odpoczęłam po prostu i tego mi było potrzeba, żeby gdzieś tam no, ta pozytywna energia wróciła, bo już byłam totalnie na wyczerpaniu i przeorana w ogóle przez ten sezon też bardzo. Natomiast, no tak jak mówię, miałam sobie dzisiaj leżeć, chillować, ale koniec końców, no to cały czas działam i w sumie chcę to wykorzystać, bo dopóki mam siłę i ochotę, to lepiej to zrobić. Także później książka, jeszcze może w międzyczasie trochę montowania tego vloga, no. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, a skończył mi się ten barszcz, więc czekam na mamę, bo mam mi ten jogurt grecki kupić i zaraz będę się zabierać za kontynuowanie jego. Tam w sumie 5 minut już teraz zostało, tylko właśnie zabielić, dodać trochę tego koncentratu barszczu i będzie koniec. Jedna paczuszka już spakowana, udało mi się sprzedać spodnie te właśnie z PLN Lala dresowe.
Także mega się cieszę, ledwo dodałam, a już sprzedane. Jutro wrzucę do paczkomatu po pracy i teraz siadam do montażu tego vloga. Chyba coś sobie zacznę powolutku. No dzień dobry. Idziesz do mnie tutaj? Tak? Idziesz? No chodź. Ej, ale nie gryź. Nie gryziemy. Łapka. Łapkę daj ładnie. Dabi! Czemu taka jesteś? Ja właśnie zrobiłam sobie tutaj herbatkę z cytryną i będę czytać tą czułą przewodniczkę, kontynuować. W międzyczasie już w Thermomixie robi mi się zupa i też materiał z dzisiaj jest prawie zmontowany, także mam nadzieję, no, że na dniach Wam opublikuję kolejnego vloga. Bardzo mnie to cieszy. Oby tak dalej szło, żeby jednak ta motywacja była. No i czas przede wszystkim. No ale tak, teraz biorę się za książeczkę. Jest godzina w sumie 17 chyba. No mniej więcej coś takiego, więc jeszcze dobry czas. Można poleżeć, pochillować. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!